Cześć, witaj na naszym kanale. Dzisiaj zabierzemy Cię do tajemniczego świata potwora z Loch Ness. Czy to prawda? Czy to mit? Przekonajcie się sami. Loch Ness, położone w sercu Szkocji, jest domem dla jednej z najbardziej znanych legend na świecie. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd wzięła się ta historia? Legenda mówi, że Loch Ness zostało stworzone przez celtycką królową zimy, boginię ciemnej Beiri, kiedy jej służąca Nessa spóźniła się z obowiązkami. Beira wpadła w gniew i przemieniła Nessę w rzekę, rzekę Ness. Samo Loch Ness jest bardzo głębokie, mierzy ponad 240 metrów i mierzy około 36 km, co czyni je jeziorem z największą objętością świeżej wody w Wielkiej Brytanii. Ale to nie jego rozmiar przyciąga tu rzesze turystów i naukowców. To tajemnica, która tkwi w jego ciemnych wodach. Pierwsze doniesienia o potworze z Loch Ness pochodzą z VI wieku, kiedy to święty Kolumba miał odstraszyć olbrzymie stworzenie. Od tamtej pory setki świadków twierdzi, że widziało tą tajemniczą bestię. Ale prawdziwy szał na punkcie Nessie, jak jest nazwany, rozpoczął się w 1933 roku. Wtedy to lokalna gazeta opublikowała artykuł o dziwnym zjawisku na powierzchni Loch Ness oraz pojawiło się pierwsze zdjęcie rzekomego potwora, które zrobił Hugh Gray. Później jednak odkryto, że na zdjęciu jest prawdopodobnie wydra tocząca się na powierzchni jeziora. Jednakże od tego czasu setki ludzi twierdzą, że widziało potwora. Wiele osób spekulowało, że potwór może być plezjozaurem, morskim gadem, który wyginął około 65 milionów lat temu. W 1934 roku angielski lekarz Robert Wilson sfotografował rzekome stworzenie. Ikoniczne zdjęcie, znane jako fotografia chirurga, wydawało się pokazywać małą głowę i szyję potwora. W 1994 roku ujawniono, że potwór na zdjęciu Wilsona to w rzeczywistości plastikowa i drewniana głowa przymocowana do zabawkowego okrętu podwodnego. Ale czy to wystarczy, aby zdyskredytować wszystkie relacje świadków? Czy to wystarczy, aby zaprzeczyć istnieniu Nessie? Jednym z najbardziej znanych świadków Nessie jest Ian Cameron, emerytowany nadinspektor policji Force. Około 32 lata temu, podczas wędkowania na południowym brzegu Loch Ness, zauważył coś, co przypominało wielką, czarną, wielorybią masę, która wynurzyła się z wody. Cameron twierdzi, że obiekt przypominał wieloryba i był na tyle duży, że mógł go zobaczyć z odległości 250 jardów. Inny świadek, Richard White, opisał swoje doświadczenie podczas jazdy samochodem wzdłuż Loch Ness. Podobno miał zauważyć coś, co opisał jako gotowanie na powierzchni wody. Jednak nie wszystkie relacje świadków są takie same. Niektórzy opisują Nessie jako stworzenie przypominające wielkiego węgorza lub smoka o długiej szyi. A inni mówią o serii garbów wystających z wody. Ale czy są jakiekolwiek dowody na istnienie Nessie?
Przez lata przeprowadzono wiele ekspedycji naukowych, aby to ustalić. Niektóre z nich dostarczyły fascynujących wyników, takich jak niezidentyfikowane echa sonarowe czy niewyjaśnione zdjęcia. Ale żadne z nich nie dostarczyło ostatecznego dowodu. Jednakże niektóre teorie sugerują, że Nessie może być rzeczywiście gigantycznym węgorzem. W 2018 roku przeprowadzono badanie DNA w wodach Loch Ness, które wykazało obecność licznych węgorzy. Ale czy to możliwe, że Nessie to po prostu ogromny węgorz, który przez lata był mylony z potworem? Czy to prawda, czy tylko mit? Czy to prehistoryczny dinozaur, który przetrwał do naszych czasów? Czy może tylko wielki sum, który przez lata był mylony z potworem? Bez względu na to, jak różne są to relacje, łączy je jedno. Wszyscy świadkowie twierdzą, że widzieli coś w jeziorze Loch Ness. Czy była to Nessie? Czy może tylko pływające fale albo kłody? Niestety bez konkretnych dowodów lub zdjęć te pytania pozostają tajemnicą. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za jego obejrzenie. Jeśli Ci się podobał, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. A jeśli chciałbyś skomentować coś na temat tego odcinka, jak uważasz, czym jest sławetna Nessie, to możesz się podzielić swoją opinią w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie znów razem odkryjemy tajemnicę tego świata. I nie zapominaj, świat jest pełen tajemnic, które otaczają nas z każdej ze stron. Cześć.